Naukowe źródła podają, że koronawirus jest wirusem, z którym ludzki układ immunologiczny daje sobie całkiem dobrze radę. Pod warunkiem, że jest sprawny. I ci, którzy mają sprawny układ immunologiczny, a w szczególności dzieci, przechodzą koronawirusa z palcem w nosie. Natomiast całe leczenie polega na tym, żeby dać szansę układowi immunologicznemu, że on to zwalczył, to świństwo. Na tym polega całe leczenie. I teraz, kochani, apel. Nie utrudniajmy naszemu układowi immunologicznemu w walce z wirusem. Czyli czego nie róbmy? Nie smućmy się, nie zamartwiajmy się, bo to powoduje dodatkowe wydzielanie adrenaliny, kortyzolu i wielu tych innych bardzo ważnych tych. I dlatego, kochani, mam do was apel. Pokażmy temu wirusowi palec środkowy. Niech wirus nam nie zrobi najmniejszej nawet krzywdy. To znaczy, kochani, mamy możliwość wzmocnić nasz układ immunologiczny przez to, co jemy, przez to, jak jemy, przez to, kiedy jemy, przez to, jak się zachowujemy, że się wysypiamy, możemy pomóc naszemu organizmowi również tym, że się uśmiechamy i my się nie damy i wirusa spryskamy.